Dziękuję, panie marszałku. Panowie ministrowie, Wysoka Izbo. Chciałbym zapytać o sprawy takie globalne. Wiadomo, wzrasta długość życia w Polsce i w Europie. Jednym z dobrych wskaźników jakości życia jest HDI, HDI, Human Development Index, gdzie przeżywalność niemowląt, długość życia pokazuje, jak Polska w ostatnich 30-20 latach awansowała z dalekich 80. miejsc w tym rankingu światowym na miejsca 30-40. I chciałbym zapytać, jak ma się to do dostępności do leków? Bo istnieje, pokutuje takie wśród ludzi taki mit, że jak będą mieli większe emerytury, to kupią więcej lekarstw i będą dużo, dużo dłużej żyli, prawda? I jakby jest nacisk na to, aby te lekarstwa dla osób starszych były relatywnie tanie. Panie ministrze, na ile lobbying firm farmaceutycznych, wmawiający ludziom, że jak kupią dany lek, dany specyfik, to będą zdrowsi i będą dłużej żyli, ma się do tej polityki państwa, która dąży do tego, abyśmy wszyscy dłużej żyli, wszyscy byli bardziej zdrowi. To jest konflikt interesów. Państwo, a interes poszczególnej firmy farmaceutycznej, która wmawia, kupcie ten mój lek, bo to was zbawi, będziecie zdrowsi, przeżyjecie dłużej. Czy mamy wyniki badań na populację polskiej w tym właśnie zakresie? Dziękuję bardzo.